Barcelona to świetne miejsce na rozpoczęcie sezonu. To piękne miasto, pogoda zawsze sprzyja, dlatego przeprowadzone tu testy zimowe. Do tego wspaniała architektura, jest to młode, w pewnym sensie seksowne miasto. Ma świetną atmosferę, bardzo je lubię. Wyścig jest naprawdę ciężki, nie tylko z powodu upału, ale wysiłku fizycznego. Pierwsze trzy zakręty na torze są najtrudniejsze. Odpowiedni punkt hamowania do pierwszego zakrętu, ustawienie się na drugim, żeby dobrze wykorzystać wyjście z trzeciego. Jeśli bolid jest dobrze ustawiony, możemy przejechać go na pełnym gazie. Jak jedziesz w prawo, twoja głowa przechyla się w lewo przez siłę boczną. Moja pewność siebie wzrosła przez ostatnie lata dzięki wsparciu kibiców, których liczba stale się powiększa. Zeszły rok był dla mnie najlepszy. Mając to w głowie, wracam w tym roku z jeszcze większym wsparciem i wiarą w siebie, więc powinno być jeszcze lepiej. To bardzo wymagający tor dla bolidu, dlatego właśnie tutaj je testujemy. Jest idealne do testowania aerodynamiki. Jest ciężko, z okrążenia na okrążenie. Robimy tu 70 kółek i dla ciała jest bardzo wymagający. Jest jeden z moich ulubionych torów, w zeszłym roku tu wygrałem. W tym roku chcę to powtórzyć w jeszcze lepszym stylu. Trzymajcie kciuki.